Czasu jest bardzo mało, a stawka ogromna. Na 27 grudnia miasto wyznaczyło termin składania ofert w przetargu dotyczącym budowy odwodnienia stadionu żużlowego w Lesznie. Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dla dzieci dopuszczona została zmniejszona dawka szczepionki Pfizer 10 mikrogramów. Dwie wystawy związane ze stanem wojennym znaleźć można w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na leszczyńskim rynku. To był pełen emocji i dobrej zabawy kręglarski turniej, a przy tym jednocześnie mikołajkowe spotkanie organizacji pozarządowych. Leszczyńscy strażacy odwiedzili dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym szpitala. Podczas 44. sesji Rady Miejskiej Leszna przewodniczący Rady Tomasz Malepszy poinformował o powstaniu Collegium Nobilium Novum. Inicjatorzy spotkali się z władzami miasta. 17 grudnia o godzinie 18.30 w ratuszu w Lesznie odbędzie się koncert kolęd i pastorałek oraz bożonarodzeniowych utworów lekkich, łatwych i przyjemnych. Zawodnicy GiEi Malepszy Futsal Leszno odnieśli drugą porażkę z rzędu. W ostatnim meczu w tym roku przegrali z Fit Morning Gredar Futsal Brzeg 2-5.